Witam serdecznie na oficjalnym kanale Evan Lighta na YouTubie. Dzisiejszy odcinek będzie o kołach Evan Light New Gravel. Chciałbym wam pokazać co nieco, co te koła potrafią. Mamy tutaj taki rower uzbrojony w koła Evan Light New Gravel. Pierwszy ważny parametr tych kół to jest stożek 35 mm. Uważamy, że jest to idealna wysokość stożka, która doskonale sprawdzi się w terenie, takim typowo gravelowym terenie, czyli szutry, lasy, trochę asfaltu, jakiś bardziej wymagający technicznie teren. I stożek 35 to jest idealna wysokość, która sprawia, że rower zyska przede wszystkim na dynamice jazdy. Kolejny ważny parametr, którego wam dokładnie kamerą nie pokażę, ponieważ są założone opony, więc musicie mi uwierzyć na słowo, jest to szerokość wewnętrzna obręczy New Gravel. Szerokość wewnętrzna wynosi 24 mm. Jest to szerokość odpowiednio dobrana i przystosowana, żeby bardzo dobrze układała się opony gravelowe o szerokości powyżej 32 mm. Obręcz jest w typie hookless. Chodzi w tym o to, że jeżeli założymy oponę tublec, zatublecujemy ją, cały zestaw jest na mleku, to to koło o wiele lepiej pracuje podczas jazdy w trudnym technicznie terenie. Jest lepsze tłumienie, lepsze układanie się tej opony. Można jeździć na niższym ciśnieniu i czerpać z tego benefity. Kolejną istotną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest wytrzymałość tych kół. To nie są koła stworzone z myślą o jeździe po szosie. To są koła stworzone z myślą o trudnym technicznie terenie, gdzie się te koła będzie katowało, gdzie będą poddawane wysokim obciążeniom, dlatego stosujemy mocny zaplot szprych 24 przód i 28 do tyłu. Standardowo te koła występują w wersji z minimalistycznym czarnym logotypem Evan Lighta. Akurat to jest moja prywatna wersja kół, gdzie wkleiłem sobie dodatkowo białe logotypy i powstał bardzo ciekawy efekt. Trzeba też wspomnieć o tym, że koła Evan Light New Gravel to nie są koła dla każdego. To są koła stworzone z myślą o trudnym terenie, gdzie te koła będą katowane. Tak właśnie są zaprojektowane. I jeżeli ktoś chciałby jeździć w terenie, po szosie, po szutrach i szuka bardziej uniwersalnych kół, które będą jednocześnie kołami szosowymi i gravelowymi, to polecam bardziej uniwersalny model Evan Light New Disc 38, gdzie nieco różni się obręcz. Tutaj obręcz jest szersza, o trochę niższym stożku, jest też mocniejsza i jest w typie hookless. Są to koła stworzone z myślą o naprawdę trudnej eksploatacji. O kołach mógłbym wam opowiadać naprawdę sporo, ale przede wszystkim chciałbym wam pokazać, co te koła położeń do tego roweru potrafią podczas realnej jazdy. Także zapraszam do dalszego oglądania.
Na sam koniec jeszcze kilka informacji o ciśnieniu w oponach. Ja mam w tych kołach założone opony JRC Pokken 36. Ciśnienie, jakie mam dzisiaj, to są aż 4 bary przy mojej wadze 75 kg. Aczkolwiek dzisiaj robię sobie bardzo mieszany trening, gdzie mam trochę trudnego technicznie terenu, dużo asfaltu, dużo szutrów. 4 bary to jest twardo. Jeżeli bym jeździł w trudnym technicznie terenie, to bym tutaj nadmuchał pod dolny limit producenta opony, czyli to tam jest chyba około 3 barów. Więcej bym nie dał. Im mniej ciśnienia w tych kołach, tym ta opona się lepiej układa, koło lepiej pracuje i to się przydaje w terenie. Ale jeżeli dzisiaj mam taki teren, gdzie jest dużo płaskiego, to też chcę, żeby ta opona była trochę twardsza, żeby sobie bez problemu po płaskim, po asfalcie lecę takie 30-32 na godzinę w tlenie. Także jest przyjemnie. Dobra, koniec tego gadania, idę pojeździć. Trening sam się nie zrobi. Do zobaczenia.